Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na 5 kosmetyków z aktualnej promocji w Rossmanie, które bym kupiła. Obecne promocje trwają do 2 kwietnia włącznie, a jeżeli jeszcze nie widzieliście przeglądu promek, to Was zapraszam, zostawiam Wam miniaturę, a także link w karcie. Po każdej promocji zawsze robię Wam film właśnie z takimi polecajkami. Czasami jest to właśnie 5 kosmetyków, które polecam i to ostatnio króluje, bo też widzę, że bardzo fajnie Wam się to ogląda. Czasami jest to czy to, a czasami po prostu makijaż z promek w Rossmanie. Robię też osobny film z testem kosmetyków, które właśnie w tej promce są, a jeszcze ich nigdy nie używałam. Także ten film jeszcze jest przed nami. Takie szybkie informacje, gdybyście oglądali tutaj ten film pierwszy raz. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszko w komentarzu i oglądamy. Nagrywając wstęp do tego filmu, zauważyłam już, jaki popełniłam błąd, ponieważ pierwszy kosmetyk, który przygotowałam, jest to korektor. A jak widzicie, korektor już pod okiem mam. Nałożyłam coś innego, po prostu z pośpiechu. Ale polecę Wam ten produkt. Jest to, słuchajcie, Miss Sporty Perfect to Last. Seria, wersja, kamuflaż. Ja mam odcień 10 Porcelain. Zostawię Wam tutaj miniaturę i link w karcie do filmu, w którym ten korektor testowałam po raz pierwszy, chyba? Czy już kolejny? W każdym razie jest to test kosmetyków z Miss Sporty i tam ten korektor Wam już pokazywałam. Jest to, słuchajcie, korektor mocno kryjący. Ma on gęstą formułę i jest to korektor, który na pewno się sprawdzi osobom, które lubią Rimmel Multitasker albo L'Oreal Modern Concealer. Dlatego, że to jest podobna formuła i podobne krycie. Zobaczcie, jeżeli szukacie jasnego korektora, no to 10 jest turbo jasna. Jestem bardzo z niego zadowolona i wracam do tego korektora, także bardzo Wam go polecam. Jeżeli jesteście tutaj ze mną na kanale od dłuższego czasu, to wiecie, że ciągle ten korektor gdzieś tam w polecajkach się u mnie przewija. Czas na drugi produkt, który już Wam pokażę na sobie. Jego test też na kanale jest i jest to kremowy bronzer od Eveline Choco Glamour. Jeżeli szukacie kremowego bronzera, to jest jeden z lepszych drogeryjnych bronzerów. Numer 2 jest chłodny, numer 1 jest ciepły. Zobaczcie sobie, jeżeli jesteście ciekawi porównania tych kolorów, to zobaczcie sobie właśnie test, gdzie używałam pierwszy raz tych kosmetyków. Użyłam tam i numer 1, i numer 2, zrobiłam swatchy, także tutaj macie miniaturę i link w karcie. Bronzer ultra wydajny. Ja używam go kilka razy w tygodniu, od kiedy nagrywałam właśnie test. Teraz zobaczcie, tak wygląda zużycie. Już troszeczkę zagłębienie się robi, ale tak na pierwszy rzut oka nie jest to bardzo mocno widoczne. Możecie sobie porównać, jaka była ilość wyjściowa właśnie w tym teście Choco Glamour serii. Tam produkt był po prostu nowy. Uwielbiam ten bronzer. Przepięknie pachnie, bardzo ma ładny kolor, no i przede wszystkim właśnie ta wydajność. Jeszcze też bardzo fajny bronzer teraz testowałam z Vibo. Test na kanale jest, jest to nowość. Podejrzewam, że niedługo też będzie na promocji. Na razie na tej promocji nie jest, ale też jest bardzo fajny. Jeżeli wolicie sztyft, no to tutaj można się zakręcić wokół tego produktu, jeżeli właśnie szukacie czegoś z Rossmana. A wracając do tego produktu, no to bardzo dobrze mi się nakłada go gąbką. Przepięknie pachnie, właśnie coś takiego w stronę czekolady, ale takiej może bardziej spalonej. Coś takiego. W każdym razie zapach jest według mnie przyjemny. A sama pigmentacja i rozkładanie tego produktu to jest masełko. Ostatnio testowałam sobie też z Eveline z serii Wonder Matte Bronzer. Tutaj zostawię Wam miniaturę i link w karcie, jeżeli jest jeszcze miejsce do tego testu. I tamte bronzery mnie tak zawiodły. To, co się tam dzieje na twarzy, to jest po prostu dramat. Pierwszy raz mam bronzer, który robi dziury. Zobaczcie sobie sami tę lekką kraksę. Tam też macie właśnie porównanie kolorów, bo zamówiłam i jedynkę, i dwójkę, bo myślałam, że będzie super, że będę lubić ten produkt tak samo jak ten bronzer od Eveline, czy też jak róże z tej serii. No ale niestety. No zobaczcie, no kilka tak naprawdę ruchów gąbką i to jest już przepięknie nałożony bronzer. Ja uwielbiam właśnie ten produkt. No coś cudownego. Łatwość nakładania. Tutaj i pędzel wejdzie do tego opakowania bez problemu, i gąbka, więc czym nie nakładacie? I palce, także czym nie nakładacie bronzera kremowego, to wszystkim będzie się ten produkt dobrze nakładało. No zobaczcie, cudo. A po test trwałości zapraszam Was do wspomnianego filmu. Czas przypudrować twarz. I jest to produkt, który tak naprawdę jest 2 w 1. Dlatego, że możecie go użyć jako podkład albo jako puder utrwalająco kryjący. I jest to produkt z serii Superstay od Maybelline. Mamy tutaj w środku też gąbkę,
więc jak chcecie nałożyć, to możecie tą gąbką nałożyć. Mamy też tutaj lusterko, więc fajny produkt do wrzucenia do torebki, żeby sobie też poprawiać makijaż w ciągu dnia. Jak widzicie, ja tutaj mam już denko. Uwielbiam ten produkt, jest genialny. Przepięknie utrwala i ja go sobie używam właśnie jako puder. Takie produkty możemy stosować solo, właśnie jako taki podkład w pudrze, ale możemy też właśnie stosować jako pudry kryjące. Ja uwielbiam ten produkt za to, że delikatnie dodaje krycia. Ja mam odcień 03 i on współgra z moimi podkładami, czy to od Maybelline, czy to z innych marek. Ja dziś na przykład mam Hean Long Cover, także tutaj jak widzicie nie widzę zmiany jakiejś kolorystycznej, więc współgra ten odcień, nie jest za ciemny, nie jest za jasny. Ale na pewno ten kolor daje, no bo to jest produkt z kolorem, bo może być też używany jako podkład. Więc tutaj trzeba dobrać odpowiednio kolor. Ale ta 03 wygląda dobrze na bladej karnacji, jasnej karnacji. Ja jestem jak najbardziej na tak, mam dodatkowe krycie, przepiękne utrwalenie i on też super, super wygładza. Zapraszam Was też na test tego produktu razem z podkładem, który również jest w promocji, który również polecam. Jest to Maybelline Super Stay Skin Tint. I cały czas uwielbiam te produkty, także Was tam zapraszam. Zostawię Wam też miniaturę. Jeżeli link mi się nie zmieści, no to link będzie w opisie. Także produkt, który już używam, no zaraz będzie rok i nadal go uwielbiam, polecam. Jeżeli szukacie właśnie czegoś z kryciem wygładzającego, co super utrzymuje makijaż, to jak najbardziej ten produkt mogę polecić. Kolejny produkt jest również od Eveline, także dziś sporo będzie Eveline. I jest to cień w płynie Choco Glamour. Ja mam tutaj odcień numer 5. Bardzo go lubię. Fajnie się nakłada po prostu jako cień, na przykład w załamanie powieki, ale ja też lubię robić nim kreski. No i dziś sobie zrobimy brązową kreskę właśnie tym produktem. Mamy jeszcze odcień na pewno 06 i 04, bo 1, 2 i 3 to jest seria Flower Garden, jak dobrze pamiętam. I Flower Garden serię testowałam tutaj na kanale, tam mam wszystkie trzy odcienie. Testowałam też właśnie serię Choco Glamour w tym filmie, o którym Wam wspominałam przy kremowym bronzerze, ale wtedy miałam tylko ten jeden kolor, bo ten sobie właśnie wybrałam. I jest to produkt matowy. Chodźcie na zbliżenie, zrobimy sobie kreski. Minusem takiego rozwiązania może być to, że musicie mieć jakiś swój pędzelek do rysowania kresek i musicie lubić taką metodę rysowania kresek. Myślę, że w sumie, jeżeli macie też zużyty eyeliner jakiś, to możecie też zamoczyć sobie końcówkę eyelinera i po prostu w ten sposób aplikować. Niekoniecznie musicie kupować specjalny pędzelek. Jest to produkt, który zastyga i ja go właśnie też lubię jako cień po prostu. Ciekawe, czy jako bronzer kremowy też nie dałby rady, bo ma bardzo mocny pigment. Może to sprawdzimy na shortach, dajcie znać. Ja teraz nie wiem, czy narysuję ładną kreskę. Tutaj sobie już zrobiłam całkiem okej taką kreskę, troszeczkę w dół idącą. Naoglądałam się TikToków z kreskami typu puppy eye. Także jak nie wiecie, o co chodzi, to sprawdźcie sobie właśnie ten trend. Tam te kreski idą w dół. Jak się nauczę, to zrobię Wam też shorta. Bo ciekawe jest, to nie powiem, że nie. W każdym razie, wracając do tego produktu, ma on świetny pigment, dobrze się rozciera jako cień, ale jako kreska też tutaj nie ma problemu, żeby narysować właśnie tym produktem kreskę, bo jak widzicie, pigment jest świetny, on się ładnie tutaj koncentruje, także nie ma tutaj problemu z rysowaniem. No i już, to i już, mamy kreskę gotową, jak widzicie pigment genialny, nie ma żadnych prześwitów i no cudeńko, to jest cudeńko. Bardzo lubię ten produkt, taki wielofunkcyjny produkt, a takie produkty są najfajniejsze moim zdaniem. Także ten cień sprawdza się również w formie eyelinera. I czas na ostatni produkt, będzie to coś do ust. Chciałam Wam polecić olejek z NYXa, bo jest w promocji, ale już kiedyś Wam o nim mówiłam, właśnie też przy okazji jakiejś tam promocji. Te promocje się powtarzają co jakiś czas. Dziś wybrałam pomadki Varieté. Są to satynowe pomadki. Ja mam dziś odcień 04. Jest kilka kolorów do wyboru. Ten jest chyba czymś pomiędzy zgaszonym różem a brązem, jak dobrze pamiętam. Zaraz sobie zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze jeden odcień, który często używam. Jeden odcień też mi się ciekawy trafił, zaraz Wam pokażę. To jest odcień 04. Bardzo kremowy produkt.
komfortowy na ustach, nie jest to turbo trwała pomadka, no bo to nie jest coś, co zastyga, coś matowego, ale bardzo przyjemna pomadka. Mam tutaj też odcień 01. 01 odcień wygląda w ten sposób. I jeżeli chodzi o to, jak wygląda tutaj, to wygląda tak. Jeszcze nie używałam tego produktu tak naprawdę, tego koloru, bo produkt używałam tylko w innym odcieniu. Tutaj mam odcień 02. Zobaczcie. 02 wygląda tak. Ale to jest śmieszne. Zobaczcie, 06. Teoretycznie. Zobaczcie, 06 powinna być czerwona. Podczas produkcji pewnie coś mi się pomyliło, dlatego że mam tutaj taki przepiękny brązowy odcień. Nie wiem, który to będzie w takim razie. Skoro to nie jest 1, 2, to może to jest 3 albo 5 w takim razie, bo na pewno nie 6. Także też taki brązowy kolor jest. Czasami tak się może zdarzyć, że to, co jest w środku, to niekoniecznie jest to, co chcieliśmy kupić. Ja się akurat cieszę, bo to była pomadka chyba w paczce PR. Cieszę się dlatego, że wolę brąz niż czerwień. I to wszystkie 5 kosmetyków z aktualnej promocji, które mogę Wam na ten moment polecić. Wiadomo, trochę więcej tych kosmetyków jest, ale już Wam o nich mówiłam, a nie chcę co te kilka tygodni powtarzać tego samego, więc tak dobieram kosmetyki, żeby no nie powtarzać tego samego ciągle. Ale o samych kosmetykach mówię Wam nie raz na kanale. Powiem też, że nie każdy ogląda te wszystkie filmy, czasami ktoś trafi tylko na jeden film. No a tutaj te kosmetyki są już tak przeze mnie sprawdzone, że po prostu wiem, że je uwielbiam. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jestem ciekawa, czy któryś z tych produktów jest na Waszej liście zakupowej. A może już macie ten produkt? Może z mojego polecenia? Dajcie znać, jak Wam się one sprawują. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!